Dzień dobry. Chciałbym zobaczyć, czy to słychać mnie, czy nie słychać. Dzisiaj z szumami. Zaraz może je sobie usuniemy na początek. Dzisiaj sobie trochę pogadamy na temat demodulatora AEM-u. Strasznie dużo szumów było. Nie wiem, czy teraz nie będzie właśnie takich przedźwięków zbytnio. No dobra. Dobra, słuchajcie. Jest tak. Projekt Radyjko powstaje. Tu na razie jest tyle kabelków, bo to jest podłączone w ten sposób. Tutaj mamy sondę generatora. Jest podłączone do całego odbiornika. Tutaj już, jak wiecie, w zeszłym odcinku było audio zrobione na tej lampeczce. Na ECL86. Tutaj siedzi. Jest audio, jest generator, no nie DDS, tylko to jest generator SI, także już nie pamiętam teraz, bym musiał zerknąć notę katalogową. Jest wyświetlacz, są w sumie dwa wyświetlacze, jest S-meter na OLEDzie i wyświetlacz na LEDowym z przyciskami do sterowania całym odbiornikiem. To pomysł studiego, że tak powiem, już to będzie, jeszcze będziemy to jakoś może opisywać. No i cóż, słuchajcie, demodulator AEM-u. Cała demodulacja AEM-u to jest tutaj ten transformatorek. Dwie diody, niestety, miał być na lampach, zostało zrobione na diodach. I tutaj filtr. Tu jest filtr, który wycina nam wyższe pasma. Zostawia tylko audio. A tu jest demodulacja amplitudy za pomocą odczepów, że tak powiem, bo to jest takie jakby podwójne, bifilarnie nawinięte uzwojenie. No i zaraz go sobie może przemierzymy generatorkiem. Zobaczymy na słuch, że tak powiem, który, na jakiej częstotliwości mi wyszedł ten filtr, bo ja go będę pewnie jeszcze raz nawijał. Ewentualnie może się uda dobrać. Tutaj mam kondensatorki powstawiane 47 pico, może je zmienię po prostu na inne, żeby mi to zestroiło się na pośrednią. Pośrednia będzie około 10 MHz. Przynajmniej tak założenie było, żeby to zrobić nawet wyżej, poza zakres KF-u. Czyli 30 parę, ale nie będziemy tak się bawić. Nie ma opcji zrobienia tego na lampach i metodą, już tak powiem, no w sumie tutaj nie ma prób i błędów, bo to jest praktycznie, zaraz zobaczycie. Dobra, będziemy mierzyć, nie będziemy się, włączmy sobie radyjko, grzeją się lampki, jak widać. Jest napis bot, jest S-meter. No, tutaj jeszcze ktoś mi chodzi. Grzeje się lampeczka. Okej. Dobra, włączmy sobie generatorek. I zobaczmy. No dobra, tutaj mamy sobie tu naszą skalę, nie? Możemy sobie tutaj kręcić częstotliwością, znowu krzaki. No niestety on tak ma, dopóki się nie zresetuje. O. Tu. Okej, no już jest okej. No dobra. Już jest dobrze. Częstotliwość odbieranej częstotliwości. Dobra. Nie będziemy, to na razie zostaje. Do niczego nam nie jest potrzebne w tej chwili. Weźmy sobie sondę generatora i teraz tak. Tu mamy amplitudę ustawioną. Częstotliwość mamy, czyli VO. Sobie zjedźmy na początku tak od 3, od 1 MHz i będziemy sobie ustalać, zobaczymy, czy mamy sygnał amplitudy 1 i 2 MHz, ale amplituda jest 1 kHz, nie? Czyli częstotliwość jest innego kHz.
na sądzie w tej chwili, a nośna jest na 1,2 mega. No i dobra, zobaczmy sobie najpierw wyładnik. Patrzcie, moduluje amplitudę. 1,2 mega puszczamy. Amplitudę mamy w tej chwili 1 kHz. Czyli już, a teraz przyłóżmy prosto do wzmacniacza. Praktycznie nie ma tego sygnału. Jest taki delikatny, ale to nie jest to. Dobra, przyłóżmy sobie do demodulatora. Jest ok. I pierwszy stopień do siatki wzmacniacza. No i teraz patrzcie. Niby tutaj coś słychać, ale to nie jest to nasza częstotliwość, którą byśmy chcieli, żeby to odbierało, bo 1,2 mega tutaj mamy puszczone. Dobra, przyłóżmy sobie i jedziemy teraz częstotliwością nośnej. Oczywiście, o, patrzcie, 1,9 ścichło. 2 mega teraz mamy. Ścichła nam amplituda, czyli nasz wzmacniacz już przy 2 mega nie przenosi, ale jedziemy dalej, 2,5 mega, 2,600, 2,700, 2,800, 3 mega. Jedziemy wyżej. 4 mega, znowu spadek. I co to? Zobaczcie. I zestroił się nam 5200. 5200. I mamy... tutaj, czekajcie, mam, żeby mnie tu nie dotknął. 5200, żeby mnie dotknął 220 V. 250 na anodzie. Zobaczcie, przy 5200 mamy wzmocnienie dopiero tego pierwszej lampki demodulatora amplitudy tutaj. No to idziemy sobie dalej, zobaczmy, gdzie kolejna, bo to są harmoniczne tak zwane tej cewki, która tutaj została nawinięta. O, wlazłem chyba w ten, w ostrość. No, co jest w tej kamerce? Chyba wlazłem w ostrość. Dobra, już się poprawiłem. Ok. To jedziemy sobie dalej. Słuchajcie, 5200. Mamy wzmocnienie. No jest. 5300 spada. 5500-600 spada. 6 spadło i znowu rośnie. 7. To będzie 10400 gdzieś będzie. Następny krok. Szesnaście mega. Trochę bogato. VFO. Ustawmy sobie tak. 10 400 i 60. Okej. 25 MHz, a za bogato przyjechałem. Dobra, czekajcie. Ile tych zer ma być? No dobra, 6 zer. Czyli 10 i 6 zer i 6 miejsc. 10, 400. 10, 400, okej. Okay. No to wyszło 14 mega. Dobra, jeszcze raz. VO, czyli nasz fala nośna. 10, 400 i 3 zera. Ok, 10, 400. Słuchajcie, zobaczmy. Nie mamy wzmocnienia. No to jedziemy. 9, 400, 9, 500 mamy. Przy 10 spada. Znowu mamy przy 18 mega dopiero. 18 MHz mamy duży sygnał. Jest, mamy duży sygnał.
Zobaczymy jak film, sam film. Jest ok. Jest ok. No nic, będziemy musieli tutaj sobie dobrać te kondensatorki. Ewentualnie odwinąć troszeczkę z woli, żeby nam przypasiło to na częstotliwości 10 MHz naszej pośredniej, nie? Czyli jednym słowem, zróbmy tutaj sobie 10 mega. Dobra. Zobaczcie, najlepiej było przy 5200. Tak jest, 5200. No cóż, będziemy musieli sobie dostroić ten filterek. Dobra, odłączmy zasilanie. Zasilanie wyłączone. Sprawdźmy, jak dużo moda się rozładowuje. Napięcie anodowe. Tutaj możemy sobie zerknąć. No, już praktycznie. 10 V. Dobra, można dotknąć ręką. Jednym słowem tak, co możemy stwierdzić? Możemy stwierdzić, że demodulator na diodach i na tym dwojgu pracuje. Tym, że nie na tej częstotliwości, co bym chciał. Wyciągnijmy sobie te dwa kondensatory, bo 47 to jest 22 pi, 2 razy 47 w szeregu to na pół. Czyli 23,5, tak? 23,5. 23,5. No dobra. Słuchajcie, 23,5. A jakbym dał tutaj po 22 pico, to by mi zeszło to dwa razy wyżej. Czyli nie 5200, a 10400. Mi chodzi tak, żeby to chodziło na 10 mega. Najlepiej. Trzeba by było tutaj dać strojony rdzeń. Ale nie chcę dawać tu strojonych rdzeń. Ewentualnie sobie odwinę jeden zwój. W sumie można by było nawet to teraz zrobić. Ewentualnie do odczepu do masy dołożyć tu do 47 pico jeszcze. To wtedy się zmniejszy to. Wiecie co? I tak zrobimy. Słuchajcie. Będzie chyba najszybciej, najprościej. Dajcie mi tylko widowniczkę. Musimy środkowy odczep transformatorka wyciągnąć go do góry. Włączmy sobie tutaj światełko. O! Wyciągnąć do góry środkowy odczep, ten od masy i tutaj w szereg do masy dać 47 pico. I wtedy będziemy mieli zestrojone troszeczkę wyżej, tylko zobaczymy na ile. Ewentualnie można trymer tutaj dołożyć. To by było bajka. Wiecie, że tu mogę przeciąć ścieżkę i dołożyć trymer. Od tej strony, żeby zestroić demodulator. Wzmacniacz demodulatora. Nie demodulator. Demodulator to jest tylko diodła i kondensator w szeregu. Czyli dobra. Przypnijmy może praktycznie, kurde. Wygrawerujemy tu trochę.
Dobra, i tutaj. Okej. Okay. I teraz tak. Na początek sobie tutaj dołożymy 47 piko. Czekajcie, tutaj gdzieś chyba są takie. Nie. Nie, to jest 680 piko. 47 piko takie dołożymy, czekajcie. I zobaczymy, o ile się odstroi. Oczywiście znajdę. Dobra, 47 piko. Okej. Na początek od odczepu środkowego do masy dokładamy 47 piko. Oj. Dobra, na razie taką dużą trudnicą. Tak, tu mamy masę. O, a tu mamy nasz odczep. Który był bezpośrednio do masy. I sobie tutaj teraz ustawimy szereg, był kondensator. Potem jakby co, wstawimy trymer i będziemy mieli dostawienie pierwszego wzmacniacza. Dobra, zobaczmy co się zmieniło. Włączmy zasilanie. Okej. Okay. Się botuje. Się nagrzewa. Okej. Okay. Sonda z tego generatora. Poczekaj po stereoskopu. Sprawdźmy, czy mamy modulację. Najpierw na... Mamy. Mamy częstotliwość 5200 na cewce, czyli na diodach. Zobaczcie. Jedna dioda tak, druga dioda odwrócenie, czyli zaporowo. Czyli teraz tak. Na wejściu pentody mam bardzo cichy sygnał. A właśnie, bo się odstroiło. No to teraz jedziemy sobie z, zobaczmy na jakiej częstotliwości, nie? 5400, 5500, 600, co 100 kHz jadę. O. No i zobaczcie, za bogato. 11 mega. 9700, 800, 10, 11 mega. Dobra, więc sprawdźmy sam filterek. Niestety w dół. To poszło w dół. Było 5200, tak? A w tej chwili jest 2300. O. A 300 się zniosło. Była 306 coś. Następno. O, znowu cisza. 8. 25 mega. Proszę bardzo, przy 25 mega mamy... Tak.
25 MHz, czyli za bogato podniosłem to teraz do góry. Czyli musimy tutaj zwiększyć tę pojemność i tutaj trzeba dać, no damy na to, o 600 piko damy, dobra. Najpierw odłączamy zasilanie za każdym razem, żeby nie było tutaj zaraz akcji jakiejś. Zawsze sprawdzamy, co mamy na anodowym zasilaniu. Jeszcze nie. Podstawmy, zobaczmy, co się stanie. Ja wiem, że to można obliczyć wszystko i będzie wszystko piękne, cacy, tak, tylko że wykonać, a obliczyć, to ja wiem, że to można obliczyć. Przy wykonaniu to niestety to nie tak, no. Bo nie da się identycznych kondensatorów, nie da się identycznych uzwojeń zrobić tak, jak żeśmy sobie policzyli. Łatwo jest narysować, napisać, policzyć, a wykonać, sorry, winę to. Dobra, wstawiliśmy 10 razy większy kondensator ponad 680 pico i teraz zobaczmy, co zaburczało. Nie chcę, chcę zrobić tak, żeby było jak najmniejszych elementów strojeniowych, żeby potem było można to szybko, łatwo poskładać. Dobra, zobaczmy najpierw jeszcze, jak się nagrzewa. Ale już jest. No teraz ładnie stroi przy 25 mega. No dobra. Ale tutaj nam zjechało bardzo fajnie. No to jedziemy. 24. 22, 20. Rośnie. 8 mega. Przelećmy sobie całe widmo. Ale numer. Czyli mała różnica, słuchajcie. O. 1 MHz w dół poszło, czyli ten kondensator dużo tutaj nie daje. Znaczy on dużo daje, tylko tyle, że trzeba by było jeszcze jakoś inaczej te strojenie wykombinować. Albo robić specjalnie strojony filtr, a nie kubkowy, znaczy demodulator, filtr wzmacniacza demodulatora. Dla tych niewtajemniczonych to powiem, na czym to polega. To chodzi o to, żebyśmy uzyskali odpowiednie, o, tak jak tutaj teraz jest. Mamy tutaj gdzieś jakąś częstotliwość nośną, a tutaj mamy samo odpowiednie i tą odpowiednie amplitudy, zobaczcie, tak w FM-ie, tak w AM-ie, samo odpowiednie amplitudy chcemy, to jest nasze audio. To w radiu to jest tylko nasze audio. To jest tylko ta taka kreska, która wychodzi z tych poziomów AM-u amplitudowo. Czyli poziom sygnału amplitudowo. Gdybyśmy sobie rozciągali tę częstotliwość i zwężali, to by był FM. I obojętnie na jakiej to by było częstotliwości zrobione, i wtedy byśmy musieli wybadać tą naszą różnicę, bo tylko ta różnica to by było nasze audio. Tylko ta różnica. Fala nośna i tylko ta różnica to by było nasze audio. A w AM-ie to jest na tej zasadzie, że fala nośna i w ten sposób regulujemy falę nośną, czyli poziom mocy z nadajnika. To wtedy mamy AM, nie? Do wstęgi dojdziemy jeszcze w dalszym etapie. Wstęgi pojawią się dopiero przy drugiej rampce. A potem pojawi się generator, mieszacz z generatora lokalnego, wzmacniacz wejściowy. No i cała tutaj jeszcze jedna puszka z tym takim wielkim przełącznikiem o tym na hebla. Przeładniasz do kombinerki. To jest przełącznik, będzie o zakresów i przełącznik filtrów wyjściowych. No i tego wzmacniacza przy okazji na pierwszej lampce.
Dobra, ja nie przeciągam. Jak dobiorę te wszystkie elementy, to zobaczycie, jaki jest efekt demodulatora, jak dojdziemy już do pośredniej częstotliwości. Jak dojdziemy do filtra pośredniej częstotliwości, to wtedy na nowo będziemy stroić. Dudnica się wyłączyła. Czy na nowo? Nie na nowo. Każdą jedną lampkę od strony audio będziemy stroić. To by było na tyle z dzisiejszych moich wypocin. Także postawcie łapkę w górę. Rzadko jestem, to rzadko. Ale konstrukcja powstaje, słuchajcie. Konstrukcja powstaje. To oczywiście będzie leżeć. To teraz tak postawiłem, żeby mniej miejsca na biurku zajmowało. Pozdrawiam.